Witam Was w edukacji nad nożyczki. Dzisiaj tak trochę jesteśmy na wodzie. Mamy rowerek wodny z Woprów, więc postanowiliśmy sobie poswimmingować i sorry, że tak długo mnie nie było, ale miałem ważne sprawy. Więc to jakby odcinek specjalny. Więc na tej stronie będziemy płynęli na tą stronę. Może jakieś okonki się uda złowić, szczupaczka, może się zobaczy. Tutaj jak widzimy mamy koło łódki żerowisko, karpia albo lina. Nawet jest tam dalej, ładnie bombuje wszystko. Jakbyśmy mieli na pewno na kukurydzę łowili albo na coś innego, to na pewno byśmy coś dostali. Jest naprawdę tego dużo. Ciekawe czy jest to duże czy małe. Ładne, ładne. Bomblowanie rzeczy. Witam Was w edukacji nad Nuteckim. To jest już drugi filmik i będzie połączony z tym pierwszym. Więc jesteśmy teraz u mojego wujka na stanowisku. Widzimy tutaj zwalone fajne drzewko. Dzisiaj będziemy łowili ogólnie na kukurydzę i białe robaki. Z gruntu będziemy łowili. Tutaj będę miał spalić z gruntu, czyli kukurydzę i białe robaki. Na drugim stanowisku zawyka sobie na żywka. No tutaj nie mamy miejsca. Jest nas dwóch i nie będziemy mieli gdzie wędek położyć, więc na tamtym drugim stanowisku będzie żywiec zarzucony. Ja już muszę się przygotować, zrobić sobie zestawy wszystkie, więc zrobię zanętrę i wtedy nagrywamy. Pierwsza wdrożka na spławiczek 4-gramowy. Proszę, żeby nie było, tutaj ją puszczam. Przedstawiamy test waszej zanęty. Zobaczymy jak ona pracuje w wodzie. Najpierw się odpowiedzę. Let's dance.